Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Dla odmiany. Tak. Jak Państwo widzieli, w ostatnich dniach chodziliśmy głównie po powierzchni, poza oczywiście tą trasą turystyczną. No ale przecież nie mogliśmy tutaj przyjechać i nie wchodzić pod ziemię, więc teraz idziemy pod ziemię. Pochodzimy tak, dużo pewnie nie będziemy chodzić, bo tak sobie zaplanowaliśmy, że spędzimy w podziemiach około 4 godzin. Myślę, że to nam akurat wystarczy na dzisiaj. Jesteśmy też trochę już za starzy, więc jakby nie wchodzimy po 8 godzin, nie? A tym bardziej, że wchodzimy takim wejściem, którego ja osobiście nie lubię. A ja lubię całkiem. Ci, którzy jeżdżą do muru doskonale, już w tej chwili wiedzą, gdzie będziemy wchodzić, po tym, gdzie idziemy. Natomiast no, dla urozmaicenia stwierdziliśmy, że jednak tam pójdziemy. Ale po tym przejściu mnie plecy bolą przez plecy i kolana właśnie, bo to ciekawe, po przejściu tym tunelem to bolą chyba najbardziej, znaczy nie kolana, tylko właściwie mięśnie uda, takie tylne właśnie. One trzymają po prostu tę postawę dziwną i właśnie bolą mięśnie, po których byśmy się tego nie spodziewali. I bolą one przez 2-3 dni mnie na przykład, więc ja tak średnio lubię, ale robimy to tylko i wyłącznie dla Państwa. Żebyście Wy nie musieli tego robić. Dokładnie tak, to nasze hasło przewodnie właśnie, żebyście Wy nie musieli tutaj przychodzić i tego robić, to właśnie po to my jesteśmy. I nasze nowe? Nasze nowe co? Bunkrowcy nie chodzą po chęchach. Tak, no właśnie, bunkrowcy nie chodzą po chęchach, to zapamiętajcie, dlatego jak widzicie, my nie chodzimy po chęchach, choć nie uważamy się za bunkrowców takich z krwi i kości, ponieważ no nie wchodziliśmy nigdy do MR-u z latarką, ani z akumulatorem na plecach, tylko mamy zestaw baterii w kieszeni i kupę elektroniki, więc no generalnie nie jesteśmy typowymi bunkrowcami. Co Państwu pokażemy, bo to Was pewnie interesuje. Widzieliście na wycieczce naziemnej, że chodziliśmy po różnych stronach i znaleźliśmy w lesie właśnie 732 i 733 i postaramy się pokazać Państwu te właśnie schrony, ale od dołu, bo widzieliście te szyby od góry, prawda? W jednym szybie były takie rury, że tak powiem, porozrzucane. Drugi szyb był bardziej taki gładki i pokażemy Wam je od dołu, bo te szyby są połączone z systemem podziemnym, więc będziecie mieli szansę porównać. A my już za chwileczkę dochodzimy do miejsca, gdzie się wchodzi, więc będziemy kończyć i widzimy się pod ziemią. Widzicie, tym czymś musieliśmy tutaj przyjść. Generalnie no, może nie ma dramatu, ale wszystko potem boli. A teraz idziemy już na zwiedzanie systemu. Zobaczcie, jak my się dla Was poświęcamy. O Boże, nie wiedziałem, że mam taką długą nogę. O, jesteśmy. Pięknie to zrobiłeś. Z gracją, jak gazela. Gazela? A to dobrze czy źle? Pewnie dobrze nie. Chyba gazela jest taka... Zwinna? Zwinna. Muszę sobie zobaczyć. Teraz widzicie na ekranie gazelę. Chwilę nas tutaj nie było, a woda leci jak zwykle, nie? Mhm. Cały czas leci i ciągle ma jakieś tam źródło i ciągle właśnie leci w ten tunel bezkresny. Taki właśnie bezkresny. Tam właśnie idziemy. I szanowni widzowie, gdzie mamy iść? Prosto czy w lewo? Jak myślicie? Wprawne oko zauważy, że drogowskaz na 739 jest w lewo i tam będziemy się kierować, ale na razie pójdziemy prosto. Czy pamiętacie, co tam jest? My już trochę to widzimy. Na razie też słyszycie, że jest bardzo ciekawa akustyka. To echo, co widać, to jestem ja, to co słychać, to nie są jacyś obcy ludzie. Na razie pójdziemy prosto, a Wy się zastanówcie w międzyczasie, co tam jest. No i co tam? Klapka się otworzyła, przypomnieliście sobie? Zgadza się, to jest tak zwany koniec mru. Przypominamy sobie też, że nie wszyscy wierzą, że jest to koniec, tak? Tutaj ktoś nie wierzył, jeszcze kopał, drążył, wiercił, ale co znalazł? No nic nie znalazł. A tu dla przypomnienia co jest? Znajdka, czyli geocache. Nie będziemy wyciągać, wystarczy, że pamiętamy, że on tutaj jest. A dobra, a teraz już na 739. Tutaj też płynie strumyczek pod nami, spójrzcie Państwo. No, tak słabo widać, ale płynie, musicie nam wierzyć. O, tu na przykład widać. Słychać lejącą się wodę. Zobaczcie, to co szło pod naszymi stopami wlewa się do tego kanału. I zobaczcie, gdyby nie ta góra, pewnie nie spojrzałbym do góry i nie zobaczył, że tutaj są resztki szalunku. Zobaczcie, to jest drewno. To jest oryginalny szalunek, zapewne z czasów jeszcze niemieckich. Tutaj był jakiś poszukiwacz skarbów, rozkuł ścianę, zrzucił 100 kg piasku, a tutaj właśnie płynie rzeczka, która wypływa gdzieś spod tego piasku i płynie tam. To jest właśnie ciekawe. Woda zawsze znajdzie sobie kanał, sobie ujście znajdzie. Co tam, Kasia, znalazłaś? No, śmieci. A nie ma bursztynowej komnaty? Nie. Żadnego skarbu, nic nie ma. No szkoda. Następnym razem. Tutaj jest czysty beton. Przechodzimy kawałeczek dalej i zobaczcie, są takie nasilone nacieki. O. Znikąd się robią nacieki. Idziemy parę metrów i nacieki się kończą. I dlaczego tak jest? Nie kapie tu woda, nic nie słychać. Ciekawe. Może kiedyś tu leciała woda i teraz już z jakiegoś powodu przestała kapać. W końcu poziom wody w całym systemie się chyba obniża. Słychać trochę wodę i tutaj mamy nasz kanał odwadniający. Za chwileczkę się tam wpakujemy, zajrzymy jak sytuacja, ale najpierw przyjrzymy się temu panzerwerkowi, czyli 739. Chcieliśmy poszukać tego schronu na powierzchni, ale z racji tego, że jest strasznie gorąco, stwierdziliśmy, że zrobimy to kiedy indziej. Tutaj nie da się wyjść na powierzchnię, bo jest taki szyb dość wysoki, w którym nie ma żadnych schodów, ale da się tam wejść, bo kiedyś tam jacyś ludzie do nas gadali z góry, więc na pewno tam jest jakieś podejście. Zresztą zobaczcie, tu są takie klamry i jak ktoś pewnie bardzo chce, to po takich klamrach może tutaj wejść albo wyjść, natomiast bez asykuracji linowej, no ja bym osobiście chyba się nie zdecydował. Ale robaki. No. Tego jeszcze nie było. No widzisz, żyją to różne stworzenia. Może to są takie typowe, endemiczne tylko dla mru. Tak. Taki na przykład jakiś chrząszcz mruowy. No, tak. Chrząszcz międzyrzecki. Kasia odważnie przeszła na drugą stronę, ja też spróbuję. Może się nie wywalę. Szyb jest niby zasypany, ale nigdy nie wiadomo, czy tu gdzieś się nie poleci. Dobra, jestem. W koszarach. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce do spania. Sucho, trochę cieplej chyba. No, może być. Jak już przejdziesz przez ten szyb i się nie skąpiesz, to potem tutaj jest już spoko. Pewnie lepiej niż w niektórych takich bardziej zalanych, mokrych miejscach. Już pewnie wygodniej by się spało po prostu na piaseczku, nie? Ale... może tak, może w tamtej części. A ten szyb z góry sobie możecie zobaczyć. No, jak się przeszło w jedną stronę, to teraz trzeba wrócić. Nie ma tak łatwo. Udało się. Dobra, wchodzimy do środka. Tu mamy. Woda trochę leci. Jest trochę ciemnawo, bo korzystamy tylko z panelu LED przy kamerze. Pogorszyła się też trochę jakość dźwięku, ponieważ używam tylko wewnętrznego mikrofonu. Tak mniej więcej wyglądam, jak się skradam tą rurą. Nie jest to zbyt wysoko, ale jakoś idzie. Ponoć na końcu brakuje tlenu, ale to jakieś wrażenie jest, że jest tu przepływ powietrza, więc szczerze mówiąc nie wiem. Zawsze tutaj dyszymy, ale mi się wydawało, że to dlatego, że no po prostu ciężko się idzie w takiej dziwnej pozycji, nie? Co tam widać koniec? Jeszcze nie widać. Ale już niedługo. My to już byliśmy, więc doskonale wiem, co jest na końcu. O, i zaraz tam dojdziemy. O. Jest koniec. oko Boga Słońca i dwa tunele odwadniające, z których jeden i drugi uchodzą do rzeczki niedaleko Kęszyty Leśnej. A tu ktoś przyniósł jakiś patyk, tego nie było. Dobra, jak mówią, że jest rzeczywiście mało tlenu, to wracam. Tak to wygląda za mną, a tak wyglądam ja. Idziemy. Idziemy, wychodzimy stąd, zanim się udusimy. Nie, no spokojnie, chyba się nie udusimy. Oddycha się normalnie. Nie mogę powiedzieć, żeby było jakoś gorzej. Po prostu jest takie wrażenie trochę klaustrofobii. Jak ktoś nie lubi takich miejsc, no to nie jest to zbyt przyjemne. Ja akurat nie mam klaustrofobii, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Ale nie lubię po prostu tylko takich dziwnych pozycji. I to mnie męczy. A tu jest dość nisko, jest niżej nawet niż w tym tunelu, w którym tutaj wchodziliśmy, nie? Ale nie wiem, jaka to jest wysokość. Pod naszymi nogami płynie ta rzeczka do odwodnienia. I dobrze, że płynie, bo taki jest cel tych odwodnień właśnie, żeby ta woda wylatywała na zewnątrz, a nie do środka, żeby tutaj nie zalała tej podziemi. O, tunel skręca i już dochodzimy do wyjścia. O, tu jest trochę zalawy. Zawsze ta woda się kumuluje w tym miejscu. Ale na szczęście dobrzy bunkrowcy podłożyli tutaj deseczki, żeby nie było za trudno. O, już jesteśmy na zewnątrz. Wychodzimy. Ach. O, żyjesz. Jest Kasia nawet. Żyje. Jakoś żyje. O. A tak wygląda po przejściu. Zmęczony. Generalnie super, tylko pozycja taka słaba. Teraz wchodzi Kasia. Widzicie, szanowni państwo, tam się już rusza światło, co oznacza, że za chwilę Kasia się stamtąd wyłoni. Myślę, że jeszcze kilka razy i ta deska pójdzie. No, może tak być. Ciekawe pod kim? Pode mną czy pod tobą? Wolałabym, żeby było pod tobą. No jednak większa szansa jest, że pode mną jednak. Proszę. Kasiu, na gorąco, proszę nam powiedzieć, jakie wrażenie, jak ci się podobało? Boże, była już ta scena. Tak, bardzo mi się podobało. Jesteśmy tu już czwarty raz. Zawsze wchodzimy i wychodzimy. Wody chyba tyle samo, może trochę więcej. No, niż ostatnio to chyba troszeczkę więcej. No i cóż, za każdym razem tu będziemy przychodzić, czyli na sam koniec muru będziemy tu po prostu wchodzić, sprawdzać, czy wszystko jest tak jak wcześniej, tak. Czy ktoś coś zniszczył. I czy na pewno prawdziwa jest ta informacja, która tutaj widnieje, czyli że wyjścia brak. My jednak wierzymy, że kiedyś tam znajdziemy wyjście, póki co go nie ma. Ktoś tutaj napisał, że go nie ma, ale my, jak wiecie, do wszystkich informacji podchodzimy sceptycznie, sami je sprawdzamy i teraz potwierdzamy, wyjścia brak, ale czy następnym razem tak będzie? Może jakiś bunkrowiec się przekopie do Kęszycy i poszerzy ten kanał materiałem wybuchowym na przykład. Wywiezie 200 ton urobku i zrobi wyjście tutaj. Kto to wie? Tu się nawet taki zrobił wulkan, gejzer, jak na Islandii po prostu. Piasek sam się porusza do góry, bąble są. No właśnie ta woda krąży, woda tak. Żyje w systemie. $732 to właśnie jeden z naszych celi na dzisiaj. Tam jest też 734 i 735, czyli takie tunele zalane, w których byliśmy ostatnio. Pamiętają państwo ten odcinek o zalanych podziemiach. Tutaj w prawym górnym rogu sobie możecie kliknąć. Ale teraz idziemy do 732, który znajduje się troszeczkę wcześniej. Przed tym ceglanym murem trzeba skręcić w prawo. W drodze do tego schronu też oczywiście byli poszukiwacze skarbów. Rozwalili ściankę i wysypała się to na piasku. No ale co zrobić? Co kawałek są takie miejsca. Oby się tylko po prostu cały ten system w końcu nie zawalił tym nie zasypał tym piaskiem. Ale jak widzicie, odeszliśmy już paręnaście metrów od tego miejsca, a piasek jest właściwie aż po horyzont, nie? No i jesteśmy, zobaczcie, 732. Tu robiliśmy ten. Tu był chyba, no masz rację. Tu były te, bez sztućcy. Tak, tu robiliśmy piknik. Teraz w prawym górnym rogu widzicie ten nasz piknik sprzed paru lat. A my wejdźmy do tego szybu. I tu jest chyba, wiesz? I zajrzyjmy, jak to wygląda. I zobaczcie. Do góry są takie kamloty. Prawda? I to jest to. I to jest to, co widzieliśmy od góry. Są kamloty, to wygląda, jakby miało za chwilę spaść. Jak będzie spadało, to będziecie to widzieć. Może zdąży uciec, może nie. I cały szyb, po którym za bardzo się nie da wejść. Pewnie kiedyś tu może i były jakieś schody, może drewniane. Trudno powiedzieć. A teraz widzicie, jest tutaj kupę różnego żelastwa i właściwie kamieni i trochę śmieci. Ale też pamiętacie, że my tutaj debatowaliśmy głęboko nad tym, czy jest tutaj dojście do tego szybu. Ja myślałam, że jednak nie ma, a jednak takie malutkie wejście jest. I Maciej miał rację, trzeba przyznać. I bez problemu da się tam dotrzeć. Jak ktoś bardzo chce, to można się spuścić na linach, nie? Tak, ale to zdecydowanie. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Ale ciekawie, wczoraj byliśmy do góry, teraz jesteśmy tutaj, przedwczoraj w sumie. Ciekawie to wygląda. Zobaczcie, tutaj widać właśnie to światło dzienne. Na tej kamerce słabo, ale teraz widzicie, jak wygląda zdjęcie z telefonu i to o wiele lepiej wygląda. Pokażemy jeszcze Państwu koszary, które tutaj są niedaleko. Może na razie to, co jest na dole. Śmierdzi moczem, co oznacza, że ktoś tutaj się załatwia. Ludzie sobie tutaj zrobili toaletę. O, jest tu też poczta i telefon, jakby ktoś potrzebował skorzystać. Proszę, telefon i agencja, seks całodobowo w różnych postaciach, co kto lubi. A my zobaczmy tutaj, co jest. O Jezu. Co tam? O Jezu. Tutaj są papieżaki. Tak, tu jest toaleta. Nie będziemy Państwu pokazywać. Jakby zapach jest uzasadniony. Zobaczmy na górę w takim razie. My tu oczywiście kiedyś byliśmy, bo to mało jest schronów, których nas nie było w ogóle, ale mimo wszystko lubimy zajrzeć, bo czasami można coś znaleźć. Na przykład tutaj są folie, co oznacza, że tutaj ludzie sobie śpią. O, tu jest taka imprezownia. Nawet ktoś zostawił tutaj jeszcze kolę. Dzień dobry, może ktoś jest jeszcze? Serniczek? Nie ma nikogo. Znaczy trzeba też powiedzieć, że my przeszliśmy cały system mru i byliśmy już wszędzie. No tak, w ogóle to wszędzie oczywiście, tylko nie na raz, bo to się nie da. No nie no, na raz, nie. Ale nie, no zobacz. Ale w razie czego serniczek i Pepsi można... Czyli niedawno ktoś tu był, bo ten tak. Serniczek jak to wygląda, nieźle no, tak wygląda. Tak, bardzo dobrze bym powiedziała. Może bardzo to dobrze, pokażemy jest, telewidzom, no. Jest szansa, że jeszcze jest jadalny nawet. I ta kola ważna jeszcze. No właśnie. A tu właśnie są oryginalne napisy w języku niemieckim. O, Ruhe Raum. Już chyba pokazywaliśmy kiedyś. A z tej strony tam też był napis. Nie wiem, czy go zaakcentowałem. O, Wohnraum. Potem spróbujemy przetłumaczyć i tutaj jest Kuchraum i to chyba znaczy po prostu kuchnia. A w Ruheraum, co tu mamy? Trochę śmieci, ale takie uporządkowane, nie? Pozbierane to śmieci, że no jakby nie są porozrzucane. Widać, że ktoś tu sobie robił imprezę. O, jest bułka nawet z szynką i serem. Ktoś sobie zrobił imprezę, ale starał się to jakoś w miarę sprzątnąć. Nas to cieszy, bo świadczy to o tym, że może to nie byli tutaj zwykli śmieciarze, ale może jednak bunkrowcy. No a nie uważasz, że bunkrowcy tacy prawdziwi zabraliby te śmieci ze sobą? No bo teraz co, zabiorą następnym razem? No właśnie, nie wiadomo co mieli, to są jednak tacy co mieli na pseudo, myśli. Nie? Pseudo, no ale pseudo to by to po prostu porozwalali dookoła, więc... No nie do końca, nie? Nie wiadomo. Myślę, że po prostu wiesz, nie chcieli dookoła. Jeśli oglądacie to, ci co to zostawiliście, powiedzcie jaki mieliście zamiar, to my powiemy to naszym telewidzom w kolejnym odcinku. A póki co zwiedzamy dalej. Tu jest jeszcze taki pokój, właściwie to się chyba nazywa maszynownia, bo tak zresztą nawet jest podpisany. I tu właśnie jest takie dość duże pomieszczenie. Wydaje nam się, że tutaj robiliśmy sobie kiedyś biwak i właśnie jedliśmy pulpety w sosie szpinakowym. Może są jakieś pozostałości, ale chyba nie, bo my sprzątamy po sobie. My nie jesteśmy zwykłymi śmieciarzami, więc nie ma pozostałości. Ja myślę, że to były takie paczki wojskowe wtedy. Co to były paczki. No, ja wziąłem paczki wojskowe, oczywiście, ale wszystko wzięliśmy ze sobą. Tutaj jest pewnie taka studnia z wodą. Tak, zgadza się. No i ze śmieciami jeszcze dodatkowo. Jak to zwykle bywa, no bo przecież no, trzeba wyrzucić tam. A stamtąd nikt nie wyciągnie, bo nikt nie będzie ryzykował swojego życia, żeby tam to wyławiać. Zwłaszcza, że mówi się, że w takich studzienkach jest dwutlenek węgla czy siarkowodór i po prostu szkoda ryzykować życia. Tutaj jest jakaś metalowa trumna, którą można wykorzystać jako na przykład stół. Albo trumnę. Albo trumnę, jakby może ktoś tam jest w środku. No, a ogólnie całkiem duże jest to pomieszczenie, całkiem niezłe wrażenie sprawia. Natomiast wydaje mi się, że na tych po prostu podstawach były jakieś urządzenia, może agregaty. Trudno powiedzieć, no nie mamy aż takiej wiedzy o MRU, żeby tutaj się wypowiadać. Natomiast raczej to były jakieś urządzenia, no bo co ma być w maszynowni. A tutaj po co te cegły w tych okienkach? Masz jakiś pomysł? No, w ogóle. No ktoś to wsadził, może po to, żebyśmy się pytali. No właśnie też o tym pomyślałam, nie? Żeby to była taka zagwozdka, żeby właśnie 5 minut poświęcili swojego życia na zadumę taka. Może i tak. Wynurzamy się z jednego tunelu, czyli tego prowadzącego do 732 i gdzieś tutaj niedaleko znajduje się skręt do 733. On chyba jest nawet na tym samym dworcu, na którym jesteśmy. Charakterystyczny odgłos, który słyszycie, to jest chodzenie po keramzycie, czyli takich kuleczkach, które tutaj są właśnie rozsypane i to właśnie w części systemu one leżą właśnie na północy i właśnie dają taki hałas. Tu jeszcze jest w miarę, bo taki jest trochę hałas, ale są takie miejsca, że po prostu własnych myśli nie słychać, jak się po tym idzie. Zobaczmy jeszcze, co ciekawego jest na tym dworcu, bo w sumie nigdy się na tym nie skupialiśmy. To jest właśnie taka, tu była ponoć akumulatorownia, czyli tutaj były ładowane akumulatory dla tej kolejki, która tu jeździła. Bo jesteśmy teraz na dworcu, prawda? A dworzec to nic innego jak mijanka dla pociągów. Oczywiście to się szumnie nazywało dworcem, ale chodziło o to, żeby właśnie na jeden tor i na drugi mogły wjechać pociągi i się po prostu minąć, żeby jeden mógł poczekać, przepuścić drugi, bo te właściwe tunele były dla jednego pociągu i tam się pociągi mijać nie mogły. A zobaczcie, tutaj z góry wystaje nam jakaś rura i tu chyba jest taki szyb. I jak się bardzo chce, to można tam wejść. Nie wiem za bardzo jak, ale pewnie są tacy, co wchodzą. Dokąd to prowadzi, to nie wiem. Kończy się dworzec i jest skręt 733. Tu właśnie idziemy. No gdyby nie było tej informacji, to byśmy nawet nie wiedzieli, że tu trzeba skręcić, nie? Byśmy przeszli dalej. No może i tak. Ale tu jest wszystko właśnie bardzo dobrze opisane, dlatego no jest dość łatwo gdzieś trafić. Jest łatwo oczywiście, jeżeli widać, co jest przed nami, a nie jak nam teraz wali lampa za przeproszeniem w twarz, więc pozwolicie, że popatrzymy trochę na drogę też. A tym bardziej warto patrzeć na drogę, jak czasami nam się robi taka zaspa z piasku przez jakiegoś poszukiwacza skarbów. Genialnego oczywiście. O, ale się zapyliło. No po prostu wróg numer jeden. Nie wiem, czy to są śmieciarze, czy ci, co poszukują skarbu. No nie wiem, co oni tam robią, ale czy oni już znaleźli, czy będą szukać dalej? Może by było, gdyby już skończyli, bo przecież masakra. No zasypią to wszystko, nie? No ale z drugiej strony byliśmy na zwiedzaniu w Boryszynie i pan mówił, że jest jakaś pętla Kęszycka. Nie wiem, czy to prawda? Może szukają jej właśnie. Może oni właśnie jej szukają, no tylko szkoda, że rozkuwają to, co już jest, bo zaraz nie będzie żadnej innej pętli, jak znajdą Kęszycką. Właśnie. I znowu dochodzimy, tym razem do 733. Rzeczywiście ten obraz jest zupełnie inny, tego szybu. Zajrzymy do niego i zobaczymy coś więcej. Jest ewidentnie cały zasypany tym żelastwem, prawda? Oczywiście żelastwo sprawia wrażenie, że zaraz spadnie nam na łeb. I pewnie część spadnie, aby to nie było dzisiaj. Spróbujemy wam tak ustawić kadr, żeby pokazać wam światło słoneczne. Ale to za moment, bo musimy tutaj się wdrapać. Spójrzcie, widać światło słoneczne. Do góry jest krata, wysoko nad nami. Nawet trochę słychać jakieś ptaszki. A teraz widzicie, jak to wygląda w formie zdjęcia z telefonu. Jest troszeczkę lepsze jakościowo to. Jednakże to nie ulega wątpliwości, że światło jest. Tu od dołu sobie podświetlamy, ja wyłączę to podświetlenie. O, teraz jest całkowicie ciemno od dołu i widać światło z góry. Jeszcze chciałem wam pokazać, ile tego żelastwa tutaj leży. I część z niego leży tak, że sprawia wrażenie, że zaraz nam spadnie na łeb. Na część spadła, no bo to żelastwo kiedyś było jednak do góry, nie? A teraz jest tutaj. I teraz tradycyjnie pokażemy Państwu te koszary. Tutaj nic nie ma. Tutaj jakieś napisy. Jakaś dziura. Co tu było? Ktoś czegoś tutaj szukał. Ty, ale tam są... No nie. Robale wyleciały z tej dziury. Myślałem, że coś tam jest, ale jednak nie. Może jakieś tajne połączenie. Wejdźmy po schódkach do góry. Te koszary widać, że są mniejsze niż te, co widzieliśmy przed chwilą. 7.32. Bo przypomnijmy, że jesteśmy teraz w 7.33. Nie, tu jest profeska. O, a tu kolejna imprezownia, zobaczcie. No zobacz, tu jest nawet no, po prostu mięciusio. No, takie karimaty czy takie pianki do spania. W każdym razie no, pełna rzeczywiście profeska, fajnie. Tu można sobie właśnie spać. My też tak się przymierzamy, żeby kiedyś spać w MRU. Ale tak na razie powolutku szukamy miejsca. Poza tym ja na przykład jestem miłośnikiem ciepła i coś czuję, żebym zamarzł tutaj. Ale Kasia mówi, że to jest kwestia odpowiedniego śpiworu. Dokładnie tak. Wierzę Kasi, kiedyś może się zaopatrzę w stosowny i przyjdę tutaj i będę się rozpinał, bo będzie mi za ciepło. A co to są takie mini jakieś gąbeczki? Tak, tam na dole też są. A tutaj widzicie od góry, to miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą. Tu jest wejście do tego szybu, tak? A my schodzimy schodkami i pokażemy jeszcze Państwu tę drugą część. Tutaj jest chyba taka ala maszynownia, czy coś w tym stylu. No, miejsce takie nie za duże, więc przytulnie. Tak, a to nie, to nawet nie maszynownia, to jest studnia po prostu. Zajrzymy do studni. O, tu jakiś poszukiwacz skarbów, jak to zwykle bywa. Skarbu nie ma, ale jest śmietnik. Tu jest studnia, zobaczcie jaka głęboka jest ta studnia. O, no tam to nieźle. Ale nie będziemy schodzić na dół. Trochę nas kusi, ale jednak nam mówiono, że tam jest dwutlenek węgla i siarkowodór i nas to trochę przekonuje. Jednak w takich studniach, no może być, bo tam są procesy gnilne. Coś tam się może rozkładać, niekoniecznie człowiek albo zwierzę, ale jakieś tam drobne szczątki i to produkuje różne gazy, więc przekonano nas, żeby tam nie wchodzić. Chyba że wy wchodzicie i możecie nam opowiedzieć o tym. Wchodzicie w takie miejsca? Czy nie? Czy aż tak głęboko was to nie interesuje? Wiem, że mój kanał oglądają tacy ludzie i którzy bardzo luźno podchodzą do MR-u, w sensie tu nigdy nie byli i troszeczkę ich interesuje, ale też tacy prawdziwi bunkrowcy, którzy spędzili tu dużo więcej czasu i zeszli te podziemia wzdłuż i wszerz. I to do nich mam to pytanie, czy do tych studzienek, do tych studni można wchodzić? Dajcie znać w komentarzach i napiszcie o tym, bo bardzo dużo właśnie ciekawych informacji od was mamy, że właśnie ja tutaj staram się coś powiedzieć i mam jakby świadomość ograniczenia swojej wiedzy, no bo przyjeżdżam tutaj od kilku lat, a nie od 40, tak jak wy. Więc jeżeli ktoś z was chce coś powiedzieć, to będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielicie się z tym w komentarzach i powiecie pozostałym. No jest drogowskaz na główną drogę ruchu, do której się przypadkiem kierujemy. Tam już widać Kasię z przodu, to światełko. Kasia już przyspieszyła, przeszła przed wycieczkę. A propos wycieczki, to chcielibyście tu kiedyś przyjechać z nami na przykład? Zobaczyć te podziemia? Raczej nie bierzemy nikogo najczęściej, a może to się kiedyś zmieni. Ale wiecie, my też jesteśmy nudni, nie? My nudni, no właśnie. Nie pijemy za bardzo. Byście się zmęczyli. My idziemy spać o 22. towarzystwie. No, nie robimy imprez. To chyba to nie jest takie fajne, nie? Nie jest fajne, ale może zaczniemy zabierać ludzi w podziemia. Czasami dostaję takie zapytania i nie ukrywam, że jakby termin pasował, to możemy kogoś zabrać. Natomiast no, tylko na własną odpowiedzialność, nie? No bo jednak to są takie miejsca, które może nie są super niebezpieczne, ale na przykład jak się idzie teraz pomiędzy studzienkami, a w oczy pali mi, że tak powiem, światło i nic nie widzę. O, no właśnie. i nic nie widzę, to jest ryzyko, żeby wpaść. Na szczęście Kasia idzie przede mną, jest moimi oczami. I w razie czego pewnie mnie ostrzeże. Ale jak chcecie przyjechać z nami na wycieczkę, to taki pierwszy sprawdzian. W prawo czy w lewo? No. Ja nie I co wiem. Byście wybrali? No właśnie. Dziwię się, że Maciej mnie zabiera, bo ja tam nie wiem. No właśnie. I tutaj pewnie już byście powiedzieli źle. To znaczy ja się pomyliłem, bo ja chciałem iść w prawo, a my przyszliśmy z lewej strony. No właśnie. Więc nie wiem, czy warto z nami jeździć. Dziękujemy Państwu bardzo, że byli Państwo z nami w tym odcinku. My już idziemy w kierunku wyjścia. Cała wycieczka nam zajęła jakieś 3-3,5 godzinki. Tak jak w sumie nawet szybciej niż myśleliśmy. Krótko. W ogóle w MRU czas leci bardzo szybko. To w ogóle nam się wydaje, że my tu wejdziemy na chwilę, pójdziemy w 2-3 miejsca i że to nam zajmie 2 godziny albo półtorej. Nie. W 2-3 miejsca to są 4 godziny. Tak? Jak chcecie tam zobaczyć kilka miejsc i gdzieś tam dojść, to by nam to zajęło 6-8 godzin. Więc zawsze pamiętajcie, że to zajmuje więcej czasu niż się wydaje. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać. Jak chodzicie w takie miejsca, dajcie znać zawsze komuś, że tutaj wchodzicie. My na przykład napisaliśmy do naszych bliskich, gdzie wchodzimy, gdzie idziemy i kogo zawiadomić w razie czego. Pozdrawiamy tutaj Roberta, który jest naszym guru. Robert, jeżeli nikt do Ciebie nie pisał, to znaczy, że przeżyliśmy, więc dzięki. W każdym razie my już kończymy wycieczkę podziemną i będziemy się z Państwem żegnać. Idziemy już w stronę wyjścia. Tak. Ale oczywiście my tutaj wracamy. Nie, zawsze. No wracamy, oczywiście będziemy tutaj wracać. Już teraz wracamy do swoich, że tak powiem, domów, ale na pewno tu kiedyś przyjedziemy, jeszcze nie wiemy kiedy, może jeszcze w tym roku. Myślę, że jeszcze w tym roku jest szansa. I wtedy Państwo też będą razem z nami, taką mamy nadzieję. Nie przedłużamy, dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Zapraszamy na następny odcinek z cyklu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.